Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco na dzisiejszym naszym spotkaniu live. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo ważnym tematem. Znowu wracamy do tematu przeszłości, ale gdzieś cały czas to wypływa. I dzisiaj chcę się z Wami podzielić pewnym bardzo, bardzo ważnym elementem, o którym bardzo wiele osób zapomina. A myślę, że gdzieś być może nawet się Wam to obiło o uszy. Natomiast w moim doświadczeniu przez bardzo długi czas nie miało to w ogóle miejsca, ten element w ogóle nie istniał, jeżeli chodzi o pracę z przeszłością czy z przekonaniami. I z mojego doświadczenia, ale też i z obserwacji, jak to wygląda u innych, zauważyłam, że jest to cholernie ważny kawałek, o którym wiele osób zupełnie zapomina. Wielu coachów, wielu terapeutów terapii alternatywnych, czyli tych, gdzie pracujemy z wewnętrznym dzieckiem, Theta Healing, EFT czy którychkolwiek właśnie kierujących pracę w przekonania, w podświadomość, w energię, w duchowość. Wielu coachów o tym zupełnie zapomina, a jest to niesamowicie, niesamowicie ważne, żebyśmy o tym jednym maleńkim elemencie pamiętali, jeżeli chodzi o pracę wewnętrzną. A ja przez bardzo długi czas pracowałam z wewnętrznym dzieckiem, wcześniej pracowałam z EFT, z techniką tappingu, pracowałam z radykalnym wybaczeniem, pracowałam również z Theta Healing i o Theta Healing zrobię oddzielne live, bo jest to niesamowita, naprawdę fantastyczna, fenomenalna metoda, ale tam również jest jedna rzecz, o której bardzo wiele osób zapomina i jest wielu terapeutów, którzy pracują w przestrzeni Theta Healing, a którzy nie do końca mają efekty, jeżeli chodzi o swoich klientów. Dajcie mi znać, kochani, czy korzystaliście kiedykolwiek z Theta Healing i jak to się u Was przełożyło na rezultaty, ponieważ Theta Healing jest bardzo mocnym narzędziem, jeżeli jest wykorzystane, jeżeli jest umiejętnie dostosowane i umiejętnie się pracuje z tą techniką, to efekty namacalne są już po pierwszym spotkaniu i te efekty są naprawdę mocne. To nie jest tylko coś, co gdzieś tam nam jakoś zaświta, ale tam zaczynają się dziać naprawdę niesamowite rzeczy. I tak samo, jeżeli chodzi o jakąkolwiek pracę wewnętrzną, jakiekolwiek pracę z wewnętrznym dzieckiem, czy z przekonaniami, czy z EFT, we wszystkich tych rzeczach, ci z Was, którzy pracują ze sobą wewnętrznie, w rozwoju osobistym, duchowym, w jakikolwiek sposób uzdrawiacie siebie, wchodzicie w przestrzeń tego, co się wydarzyło w Waszym życiu, pracujecie z przekonaniami, może z przeszłością, może z ranami, z matczyną raną, z ojcowską raną, z dzieciństwem, czy w ogóle z rodem, czy cokolwiek, gdziekolwiek w tych przestrzeniach. Jeżeli to Was w jakikolwiek sposób dotyczy, to ten live jest bardzo ważnym live'em również dla Was. I tam bardzo często jest tak, że kiedy pracujemy, wchodzimy w to, i jakby dzisiaj chcę dotknąć dwóch tematów. Pierwszy temat dotyczy tego, że czego ludzie zapominają, o czym ludzie zapominają. A drugi temat będzie dotyczył tego, bym powiedziała, takiej higieny BHP, jeżeli chodzi o wewnętrzną pracę. Moment, w którym wchodzisz w pracę wewnętrzną, wchodzisz w spotkanie z wewnętrznym dzieckiem, uzdrawiasz matczyną ranę, wchodzisz w przekonania, wyciągasz te przekonania na wierzch, a wiesz już, co Cię blokuje, a pracujesz z energią, wiesz już, jakie są blokady na bazie energii, tam brakuje najczęściej jednej, jedynej rzeczy, czyli jeżeli te stare, to wszystko stare, co Ci nie służy, co przeszkadza, co powoduje, że nie możesz być w pełni sobą, co powoduje, że gdzieś są jakieś blokady, wzorce, schematy, które Cię trzymają i trzymają wręcz jak kajdany i nie jesteś w stanie ruszyć do przodu, te wszystkie rzeczy, kiedy to wszystko ogarniesz, czyli puścisz, przerobisz, przepracujesz, uwolnisz, jakkolwiek to nazywasz, to co się wtedy dzieje? Pojawia się czysta przestrzeń. To tak jakbyś, nie wiem, zamazaną ołówkiem kartkę wygumkował. I to wszystko jest piękne, możesz po tych procesach się poczuć lżej, jakby kamień spadł Ci z serca, pewne rzeczy zaczną się nawet być może pojawiać w Twojej rzeczywistości inne, ludzie zaczną trochę inaczej reagować na Ciebie, albo Ty w ogóle poczujesz się inaczej. Ale to, co ja zauważyłam, to że tam brakuje jednej rzeczy, jednego działania. I tym działaniem, słuchajcie, jest
zastąpienie starego nowym. Jest to tak cholernie ważny element, który sam się nie zrobi. I teraz moment, w którym ty tego nie zrobisz, nie wprowadzisz niczego nowego na miejsce tego, co było stare, to nasza podświadomość sama wybierze nowe. I wyobraź sobie teraz sytuację, uzdrawiasz wewnętrzne dziecko. Ci z was, bo wiem, że są tu osoby, które pracują wciąż w przestrzeni przeszłości, uzdrawiania wewnętrznego dziecka, ran dzieciństwa, więc jeżeli wchodzisz w tą przestrzeń i uzdrawiasz tą przeszłość i czyścisz to wszystko i utulasz swoje wewnętrzne dziecko i na tym poprzestajesz i nie wprowadzisz niczego nowego, to zmiana nie zamanifestuje się w sposób, jakiego potrzebujesz. Ona nie będzie taką zmianą, jaka może naprawdę zaistnieć. Bo na miejsce starego musi przyjść nowe. I jeżeli ty tego nowego nie wybierzesz, to wybierze je podświadomość za ciebie. A podświadomość wybiera z czego? Podświadomość wybiera z tego, co zna i z tego, co jest dostępne. Co to znaczy? To znaczy, że będzie bazować na tym, co było. Okej? Rozumiecie, co mam na myśli? Podświadomość nie wybierze niczego nowego, jeśli ty nie pokażesz drogi. To samo dotyczy przekonań. Okay. Jeżeli jednym z przekonań jest i czujesz, że to jest twoje przekonanie, że nie jesteś wart dużych pieniędzy, zarabiania dużych pieniędzy albo bycia bogatym, jeżeli to jest twoje przekonanie i teraz dotykasz tego przekonania, ono wypływa, za tym przekonaniem stoi jeszcze pewnie wiele, wiele innych i to przekonanie puścisz, przerobisz, przepracujesz, to jeżeli na jego miejsce nie wprowadzisz odpowiedniego przekonania, które cię będzie wznosiło, to za chwilę pojawią się bardzo podobne, które dotychczas były w twoim życiu. Bo tam musi się coś pojawić i tam się pojawi. Energetycznie zaciągniesz coś nowego. Nowego w sensie znanego. I nie ma innej opcji. I to jest, słuchajcie, rzecz, o której bardzo wielu coachów, terapeutów, mentorów, ludzi, którzy pracują i pomagają innym, bardzo wiele osób o tym zapomina. Ba, nawet my sami o tym zapominamy, kiedy wchodzimy w to. Wydaje nam się, że jak już to przepracujemy, to wystarczy. Nie, nie wystarczy posprzątać chaty, jeżeli masz tam burdel, żeby był porządek. Musisz wprowadzić nowe. I co przy sprzątaniu domu jest nowego? Swoje nowe zachowania, swoje nowe reakcje, swoje nowe działania. Czyli wyobraź sobie, bo to jest fantastyczne porównanie, wyobraź sobie, że ty, jeżeli wchodzisz w czyszczenie przeszłości, w uzdrawianie przeszłości, czy w pracę wewnętrzną, gdzie są rzeczy do ogarnięcia, to wyobraź sobie, jakbyś wszedł do mieszkania, w którym jest naprawdę spory bałagan, który przez kilkadziesiąt lat był robiony i nikt tego nie sprzątał. I teraz to, co ty decydujesz się zrobić, jeżeli pracujesz z przeszłością, to decydujesz się ogarnąć to, powynosić wszystko, co stare, co zniszczone, co niepotrzebne, przede wszystkim po to, żeby zobaczyć, na czym stoisz i gdzie co jeszcze wymaga naprawy. I nawet jeżeli to zrobisz, to ty jako osoba, która tam mieszkała, która przez kilkadziesiąt lat robiła ten bałagan, w pewnym stopniu ty i wszyscy dookoła, którzy mieli również w tym udział, ty w tym dniu, w którym decydujesz to zmienić, ty potrzebujesz zmienić nie tylko posprzątać to, ponaprawiać, poukładać. Ty potrzebujesz wprowadzić też nowe swoje zachowania. Że jak jest brudny w zlewie pełno naczyń, to nie bierzesz kolejnego, tylko zmywasz. Że jak się podłoga klei, to tą podłogę czyścisz. Że nie robisz tego raz w miesiącu czy raz na pół roku, tylko robisz to dwa razy w tygodniu. Że okruszki zbierasz z deski od razu po zrobionej kanapce, a nie dopiero następnego dnia i tylko ręką odgarniasz, aż się będzie kleiła. Jest dużo takich rzeczy, dużo takich elementów, jeżeli to porównujemy do sprzątania domu, ale dokładnie to samo wygląda w twoim życiu, jeżeli chodzi o pracę wewnętrzną. Jeżeli nie posprzątasz i nie wprowadzisz nowych nawyków, nie wprowadzisz nowych wartości, nowych przekonań, to zostaną stare zastąpione nowymi starymi, czyli niczym nowym. Nic diametralnego nie zmieni się w twoim życiu. I ja obserwuję bardzo dużo ludzi, bardzo dużo osób, które wykonały ogromną lwią robotę, jeżeli chodzi o swoją pracę wewnętrzną, ale nagle stanęły w miejscu, jakby w zawieszeniu. Owszem, mają dużo rzeczy za sobą, owszem, wiele rzeczy puściły, relacje się pozmieniały, ale wciąż są gdzieś takie tkwiące, jakby w zawieszeniu, w zablokowaniu.
I zobacz, bo być może właśnie ten temat dotyczy Ciebie, czyli nie wprowadzenie niczego nowego na miejsce tego starego. Dalszy krok, o którym również wiele osób zapomina. Jak już te nowe wprowadzisz, to nie wystarczy raz. Ty potrzebujesz to robić tak długo, czyli o tym nowym sobie przypominać i te nowe wprowadzać i w tym nowym się pilnować i patrzeć i łapać się, kiedy z powrotem wskakujesz w stary schemat, aż stanie się to Twoim nawykiem. Inaczej to po prostu nie zaklika. I spójrz na to z tej strony. Jeżeli oczekujesz, że w ciągu 2 tygodni Twoje życie się zmieni diametralnie, tak, ono może się zmienić diametralnie. Ale jeśli chcesz, żeby się zmieniło na stałe, to musisz wykonać swoją robotę. I ta robota to jest po prostu tworzenie Ciebie na nowo. Odzyskanie Ciebie prawdziwego, Ciebie prawdziwej, zobaczenie, kim Ty naprawdę jesteś i stworzenie Cię na nowo taką osobą, jaką pragniesz być. Czyli bez tych wszystkich obciążeń, które do tej pory były, bo one wykreowały Ciebie. One w pewnym momencie, jak zaczęły do Ciebie, do Twojego ciała i życia przylegać, jak takie, bym powiedziała, placki z plasteliny, oblepiły Ciebie i wykreowały jakąś postać. Energetycznie, duchowo, mentalnie, fizycznie, emocjonalnie, we wszystkich przestrzeniach. I kiedy Ty to zrywasz, to potrzebujesz stworzyć nową postać, czyli jaką osobę chcesz stworzyć, pracując ze sobą wewnętrznie. Ludzie idą bardzo mocno i bardzo często idą na oślep. Chcę uzdrowić przeszłość, bo chcę mieć fajne relacje z bliskimi, bo coś mi nie idzie, bo nie idzie mi w biznesie, bo nie idzie mi w relacjach z ludźmi, bo nie mogę znaleźć nikogo, z kim mógłbym wejść w związek, albo związki mi się nie udają, albo nie idzie mi w pracy, albo w finansach, jakkolwiek. Zawsze tym podłożem i celem do konkretnego działania jest coś, za czym tęsknimy i coś, czego pragniemy. I tak jak powiedziałam, możliwości jest bardzo wiele, ale jeżeli jasno nie określisz, czego ty naprawdę chcesz i co tam za tym będzie szło, czyli dokąd ty dążysz, do jakiego celu dążysz. Samo posprzątanie, tak jak powiedziałam, samo posprzątanie chaty nie załatwia sprawy. Potrzebujesz wprowadzić tam nowe. I to się dzieje w każdej, praktycznie w każdej technice i w każdym narzędziu wykorzystywanym do pracy wewnętrznej, gdzie jest ten element potrzebny. I są osoby, które o tym mówią i są osoby, które tworząc daną metodę, tworząc dane narzędzie, wspominają o tym, ale gdzieś potem jeden po drugim, kto powiela i uczy się jeden od drugiego, to takie trochę działa jak na zasadzie głuchego telefonu. Czyli jeżeli ty pracujesz z kimś, kto z tobą pracuje, z wewnętrznym dzieckiem, i ty od tej osoby uczysz się na bazie swoich doświadczeń tego, jak pracować z wewnętrznym dzieckiem, to ta osoba nie przekaże ci wiedzy pierwotnej, tego wzorca, który był. Ta osoba przekaże ci tylko to, co sama się nauczyła, to, co sama wyciągnęła z własnego doświadczenia, otulone jeszcze dodatkowymi rzeczami, które gdzieś po drodze się nauczyła i które gdzieś do niej doszły na bazie swojego doświadczenia, swojej wewnętrznej pracy, prowadzenia innych. Natomiast działa to na zasadzie głuchego telefonu, czyli ta pierwotna rdzeń najczęściej nie jest przekazywany. Więc warto jest zawsze w każdej metodzie po pierwsze sięgnąć absolutnie do źródła i dokładnie wczytać się i dowiedzieć, jak to potrzebuje być wprowadzane, bo przy źródłowych materiałach takie rzeczy są i one dotyczą i wewnętrznego dziecka, i pracy z przekonaniami, i pracy z EFT, i pracy z Theta Healing, i każdej innej pracy, którą wykonujecie, jeżeli chodzi o pracę wewnętrzną, rozwojową. Tam zawsze musi pojawić się nowe, na miejsce starego. Po to to robicie, po to to czyścicie, żeby nowe miało miejsce. I wy je potrzebujecie wprowadzić. Po prostu. I przy wewnętrznym dziecku bardzo często brakującą rzeczą jest wzorzec rodziny. Czyli kto ma być wzorem dla tego dziecka? I ono potrzebuje wzorzec mieć. Potrzebuje mieć wzorzec rodziny, z której będzie czerpało. Jak się zachowywać? I ten wzorzec jest również dla Was potrzebny. Dla Was dorosłych, którzy pracujecie z wewnętrznym dzieckiem.
tak? I to jest jakby jedna część tego dzisiejszego naszego spotkania, którą chciałam się z Wami podzielić. A druga rzecz, bardzo, bardzo ważna, ja o niej mówiłam na jednym z warsztatów pracy z energią, czyli moment, w którym pracujesz z przeszłością, pamiętaj o tym, że wtedy pracujesz z emocjami. Ja wiem, wielu z Was zapewne wie, że pracuje się wtedy z emocjami, pracuje się z ciałem, ale pamiętajcie również o tym, że przeszłość i emocje dotyczące przeszłości to jest energia. Czyli jeśli Ty tam wchodzisz, to wchodzisz w tą energię. I moje pytanie jest takie, jak wchodzisz w tą energię, wchodzisz w tą przeszłość, to po pierwsze, jak się zabezpieczasz energetycznie? Jak się oczyszczasz energetycznie przed i po procesie? I na ile oczyszczasz swoją przestrzeń? To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, dlatego że jeżeli tego nie robisz, to co się dzieje, to zabierasz ze sobą wszystkie rzeczy stamtąd. Całe te emocje, one przejdą przez Twoje ciało, oczywiście, ale energetycznie zostaniesz oblepiony tym. Czasami tworzymy ten wzorzec. Sama możesz stworzyć wzorzec, ale warto jest sięgnąć po coś, co z Tobą będzie jakby rezonowało. Czyli jeżeli nie masz takiego wzorca, ja tu się odniosę do pracy z wewnętrznym dzieckiem, bo to jest często komplikacja dla ludzi, czyli wewnętrzne dziecko zostaje ogarnięte i co dalej? Co dalej? Co tam nowego mamy wprowadzić? Więc ja na warsztatach z wewnętrznym dzieckiem zachęcałam dziewczyny do tego, żeby chodziły w miejsca, gdzie są pełne rodziny i te rodziny są naprawdę przesączone miłością. Także widać, że mama i tata dbają o swoje dziecko. I tu pamiętajcie o jednej rzeczy, dlaczego ja o tym wspominam, żeby chodzić w takie miejsca. I to mogą być restauracje, gdzie są jakieś bawialnie dla dzieci, to mogą być miejsca, jakieś place zabaw, czy jakiegoś rodzaju w ogóle spotkania, gdzie rodzice przychodzą z dziećmi. To są ważne miejsca dla Was wtedy, tylko i wyłącznie, kiedy tam rzeczywiście te rodziny są pełne i to są rodziny, gdzie mama i tata kochają swoje dzieci, gdzie nie ma żadnej przemocy, żadnego szarpania i żadnego bicia. I to można zaobserwować. I ważne jest, żebyście się tam wybrali, dlatego że w Waszym otoczeniu prawdopodobnie tego nie ma. Nie ma, dlatego że jeżeli zaczynamy pracować z przeszłością, zaczyna się nam pewne rzeczy zmieniać, ale wciąż nasze otoczenie najczęściej jest takie, jakie jest i tego wzorca nie ma. I ten wzorzec potrzebujemy sobie wprowadzić, wtedy ta energia się jeszcze bardziej zmieni i my zaczniemy na innym poziomie rezonować. I zobaczycie, że wtedy również zmienią się ludzie wokół Was. Naprawdę to jest bardzo ważna rzecz. I to jest proces. Jeżeli pracujecie sami ze sobą, to jest to jak najbardziej do zrobienia, bo możecie po prostu dać sobie sami taką sesję. Wszystkie te rzeczy nowe, które będziecie wprowadzać na miejsce starych, one muszą z Wami rezonować. Jeśli nie będą z Wami rezonować, podświadomość ich nie przyjmie, a rezonować będą wtedy, kiedy poczujecie emocje, te wysokowibracyjne, czyli miłość, radość, kiedy po prostu to w sobie poczujecie. Czyli tak, pamiętajcie proszę o tym, że jak pracujecie z przeszłością, pamiętajcie też o oczyszczaniu siebie przed procesem, po procesie. To jest bardzo ważne, a ty nie musisz nie wiadomo czego robić, bo tak naprawdę wystarczy, że przed wejściem w proces połączysz się energetycznie, wyobrażając sobie złocisty strumień światła, który wpływa do Twojego ciała z intencją, że oczyszczasz się. Też po to, żeby tam dodatkowych rzeczy ze sobą nie wnosić. I jak wchodzisz w proces, po procesie po prostu oczyszczasz się cały czas poprzez wejście w medytację. Jeżeli masz jakąś inną metodę, możesz użyć innej metody. Ja akurat korzystam z takiego swojego narzędzia. Mogłabym powiedzieć, ono jest takie trochę bardziej jak dla dzieci, ale ono u mnie działa i ja lubię z niego korzystać, bo ja od razu widzę efekt i moje ciało bardzo szybko reaguje. A więc tak naprawdę zobacz, co jest dla Ciebie, bo mi nie zawsze ta medytacja jest wystarczająca, ja lubię coś poczuć i zobaczyć, ale też robię to dla podświadomości, bo jednak oczyszczamy się energetycznie. Podświadomość lubi rytuały i lubi różnego rodzaju procesy i lubi widzieć pewne rzeczy. A więc to potęguje mocno proces. Więc to, co ja robię, to ja mam
narysowaną swoją postać odręcznie, więc to nie jest żadne dzieło sztuki. I za każdym razem przed procesem i po procesie, jeżeli jakikolwiek proces robię z klientami, czy tak jak prowadzę live'y, siadam i to mi zajmuje 5, może 10 minut i oczyszczam sobie tą postać, która jest na kartce, poprzez intencje i poprzez określoną energię, oczyszczam ją światłem i w pewnym momencie po prostu czuję, jak z mojego ciała odchodzi te wszystkie napięcie, całe to napięcie, jak zaczynają te emocje puszczać, jeżeli jakieś tam są. Zaczynam czuć lekkość, moje ciało reaguje ziewaniem, co jest dla mnie od razu oznaką, że już jestem bliska temu, żeby te wszystkie rzeczy ze mnie zeszły. A potem na miejsce oczyszczonego ciała energetycznego i wszystkich jego warstw wprowadzam nowe. To też jest bardzo ważne. Ja też o tym mówiłam na warsztacie, który robiliśmy na początku chyba lipca, o oczyszczaniu. Wprowadzamy nowe, czyli wprowadzam nowe, wprowadzam miłość, wprowadzam spokój, poczucie bezpieczeństwa. Patrzę, co mi po prostu przychodzi i to, słuchajcie, całkowicie wszystko zmienia, naprawdę. Zupełnie, zupełnie inaczej człowiek się zaczyna wtedy czuć. I to jest dla Was ważne, ale też jest ważne i dla ludzi, którzy są w Waszym otoczeniu. I nieważne, czy Ty pracujesz z kimś, czy Ty pracujesz tylko sam ze sobą albo sama ze sobą, jeśli macie wokół siebie dzieci, a partnerów, partnerki, Wasza energia oddziałuje na te osoby, więc warto o to zadbać, warto zadbać o to, żeby energetycznie oczyścić się z tego, co gdzieś zostało zaciągnięte albo przekazane od innych osób. Ja moment, w którym zaczęłam to robić, jak zaczęłam oczyszczać się w ten sposób i w ten sposób pracować, zaczęło przynosić to naprawdę niesamowite też efekty dla mojego zdrowia i samopoczucia. I czułam, że ta energia się zmienia, ja się lepiej z tym czuję. Ale też i to jest PHP przy pracy z innymi ludźmi, żeby tego nie przekazywać z osoby na osobę. To jest to, z czym dzisiaj do Was skakuję. Przekazałam Wam najważniejsze rzeczy, które według mnie są potrzebne. Fantastycznego czwartku. A widzimy się tutaj na grupie. Wkrótce przygotuję kolejnego live'a. Być może Theta Healing teraz zrobię, żeby Wam opowiedzieć o tym niesamowitym narzędziu, które wprowadza genialne, fantastyczne zmiany w nasze życie i które jest, bym powiedziała, mocno połączone z polem kwantowym, z kwantowością i w medytacjach kwantowych Theta Healing jest wykorzystywane, a zmiany dzieją się, powiedziałabym, że w ciągu kilkunastu minut, a nawet do kilkunastu minut po zakończonym procesie ta zmiana się po prostu w nas zadziewa, więc jest to niesamowite. Rzecz. Jeżeli ją dobrze wykonujemy, przynosi fantastyczne rezultaty. Tymczasem życzę Wam cudownego dnia. Jeszcze raz dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia. Pa, pa.